Halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Juliusz Cezar, czyli jeden z moich największych błędów, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. A dlaczego to sobie powiemy za chwilę? Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania kanału, a także do wspierania, żeby ten kanał był coraz silniejszy. Aktualnie akurat staram się właśnie trochę przyspieszyć mój sprzęt, żeby można było nagrywać w lepszej może wersji albo po prostu szybciej. Także nie są to Puste słowa, że coś tutaj się dzieje na kanale. Ok, ale teraz przejdźmy już do Cezara i dlaczego uważam, że był to mój duży błąd. Ech, może na początku omówimy sobie jego umiejętności, a później przejdziemy, że tak powiem, od szczegółu do ogółu. Ok, jeśli chodzi o umiejętności, ech, to Pierwsza, tutaj muszę tylko kliknąć w ekspertyzę, bo od razu mi się pokaże w ekspertyzie. Natomiast bez biegłości wygląda ona tak, że przez 5 kolejnych sekund będziemy mieli zwiększoną obronę i atak o 20%, a obrażenie o 30. I to jest naprawdę fajna umiejętność. Tutaj, mimo że on nie zadaje obrażeń od aktywnej umiejętności, to 5 sekund zwiększenia statystyk o 40% to jest naprawdę super, a obrażeń o 30% to też jest bardzo dobra umiejętność, także tej umiejętności bym tutaj nie potępiał. Natomiast skoro już przy niej jesteśmy, to powiedzmy od razu o ekspertyzie, bo ekspertyza naprawdę daje nam niewiele. Ekspertyza daje tylko i wyłącznie to, że oprócz tego będziemy zadawali obrażenia, ale o wielkości 400. No, i tutaj yy, powiedziałbym, że to jest jedna z najsłabszych ekspertyz, które w ogóle są w Rise of Kingdoms, bo te obrażenie o wysokości 400, no to jest niemalże tyle co nic. Więc praktycznie z biegłością nie dostajemy, no my ja bym powiedział, że pra prawie nic. Tak? Jest to minimalny efekt, yy, który będziemy osiągnąć, osiągać przy okazji biegłości. Ok, spójrzmy sobie teraz na drugą umiejętność. No i tak obrażenia przyjmowane przez dowódcę są zmniejszone o 10%. Czyli oczywiście super. I teraz, gdy w jego oddziale zostaje 60% lub mniej jednostek, zyskuje 10% szans na żeby przy każdym efekcie, przepraszam, każdym ataku. Ten efekt był zwiększony o dodatkowe 30% na 3 sekundy. No i właśnie tutaj jeszcze mamy, że to się może zdarzyć raz na 5 sekund. Mnóstwo opcji, natomiast, dlaczego? Pierwsza część tej umiejętności jest w porządku. Zmniejszenie obrażenia o 10% jest naprawdę super, natomiast druga część. Mogłaby być dobra, ale niestety nie jest. Dlaczego? Ponieważ gdy w oddziale zostaje poniżej 60%, to już ten nasz oddział tak naprawdę bardziej nadaje się do wymiany, czyli do powrotu do miasta, niż do walki. Rzadko jest tak, że walczymy do samego końca. Ponadto jest to tylko 10% szans, a więc dosyć nisko. Te zmniejszone obrażenia o 30% są super, natomiast one by były najlepsze, gdyby to była taka szansa, kiedy jeszcze mamy, że tak powiem, w pełni zdrowy ten marsz, to wtedy by było super, bo bylibyśmy w stanie tego wroga, że tak powiem, zatankować, czyli bylibyśmy w stanie odeprzeć jego atak i zrobić mu naprawdę krzywdę. Ale kiedy już mamy poniżej 60% jednostek, to już bardzo słabą krzywdę robimy naszemu wrogowi. On musiałby być tak samo, że tak powiem, poharatany jak my, żebyśmy mu zrobili krzywdę. Więc, no, niestety, ale tutaj jest duży problem, tak? Tak jak mówię, takim marszem poniżej 60%, już staramy się bardziej nie walczyć, staramy się wycofywać, a nie jeszcze, jeszcze gdzieś tam gonić do walki. Dlatego ta druga umiejętność, mimo że brzmi całkiem nieźle, to tak faktycznie nie jest zbyt dobra. Trzecia umiejętność jest fajna, jeśli chodzi o atak na miasta. Jest całkiem w porządku, bo zobaczcie: jest 10% szans, że zmniejszymy obronę wroga o 30%. To jest duży debuff. Szkoda, że działa tylko na miasta, bo może Cezar byłby bardziej przydatny. Ale no, nie powiem jeśli z tych wszystkich umiejętności, które są przeciw miastom, ta jest całkiem niezła, tak? Bo obniżenie obrony o 30% to e, na początku gry jest, jest dosyć dużo, aczkolwiek wiadomo jak to jest z miastami. Jeszcze sobie powiemy, jak bardzo rzeczywiście przydatny jest Cezar do e, do niszczenia miast. Ok. Dalej mamy tutaj premię do jednostek, czyli będziemy mogli mieć więcej jednostek w oddziale o 15% i to jest oczywiście fajna umiejętność, bo im więcej jednostek, tym większe zadajemy obrażenia, tym bardziej, że tutaj. Od tych normalnych ataków, Cezar będzie zadawał dobre obrażenia, no i też będzie jeszcze mniej tych obrażeń przyjmował. Na dodatek, jest to taka umiejętność, która nam się przyda na zawsze, że tak powiem, bo jeżeli będziemy gdzieś chcieli dołączyć do garnizonu czy do rali jakąś większą ilością jednostek, no to Cezar sprawi, że będziemy mogli ich wysłać. Sporo więcej, tak? W takich kryzysowych sytuacjach Cezar i Freddy się bardzo fajnie sprzedają. Przepraszam, przydają. Ok. No i o ekspertyzie już sobie powiedzieliśmy. I teraz, dlaczego Cezar był moim błędem? Cezar był moim błędem z wielu. Z wielu, że tak powiem, powodów, bo nie dość, że inwestowałem w niego w złote rzeźby, co już było błędem dużym, to jeszcze inwestowałem w niego w fatalny sposób. Czyli przede wszystkim to, co zrobiłem źle, to nie wymaksowałem sobie pierwszej umiejętności, bo to były naprawdę same początki mojej gry, jeden z pierwszych dowódców legendarnych, w których inwestowałem i może też trochę. Pojechałem po tych wiecie reklamach Rise of Kingdoms, bo Cezar był też bardzo popularnym dowódcą w Rise of Kingdoms. W takim sensie, że on się bardzo często pojawiał gdzieś tam na zdjęciach, na reklamach, na filmikach. To jest jeden z niewielu dowódców, który w ogóle ma ten swój cinematyk, ma ten swój taki krótki filmik o nim. Co jest dla mnie dziwaczne, ponieważ jest to też dowódca, który naprawdę jest słaby i nieszczególny. No i szkoda. Wydaje mi się, że fajnie by było, żeby była jego wersja Prime. Natomiast Juliusza Prime się za bardzo nie spodziewam, bo to już jest dowódca legendarny, tak? Więc raczej nie dostaniemy drugiego legendarnego. Raczej tych dowódców Prime robią z. Dowódców, którzy byli wcześniej epiccy, tak, i teraz oni dostali swoją wersję legendarną. Juliusz Cezar jest w wersji legendarnej, ale tak naprawdę e, ma dużo z siebie, że tak powiem, dużo z dowódcy epickiego. Więc e, ja nie wymaksowałem tych pierwszych dwóch. Umiejętności, a właśnie chciałem iść w tą stronę, w tą trzecią i czwartą umiejętność, bo na początku atakowałem dużo miast i myślałem, że to mi się naprawdę przyda. Będę miał więcej jednostek, także super, będę mógł zerować te miasta i, i to będzie fantastyczny pomysł. No niestety nie był, bo wiecie, później się też dowiedziałem, że, że jednak tylko i wyłącznie atakowanie miast to nie do końca jest to, o co w tej grze chodzi. Chciałem mieć później jakichś dowódców do walki w pole, no i okazało się, że tego Cezara zepsułem bardzo mocno, i wtedy jeszcze nie było resetu umiejętności, bo na pewno bym jej użył, bo miałem tyle tych punktów umiejętności, umiejętności, że mogłem sobie go zrobić 5-5-1-1, ale miałem go na zasadzie, wiecie, 1-1-5-5 bardziej, no może nie aż tak, ale w każdym razie na pewno to było. Słabe. No i teraz, dlaczego to jest dowódca, którego nie polecam? Bo jakbyśmy pomyśleli, do czego Cezar jest dobry, jak pomyślimy sobie o tych umiejętnościach, to możemy pomyśleć o dwóch rzeczach. Pierwsza to będzie taka, jeśli chodzi o walkę w polu, to będzie dobrym takim czołgiem, tak? czyli że umie przyjąć dużo obrażeń i. I te obrażenia zadawać innym tak, i jest w stanie wiele przetrwać. I oczywiście do pewnego stopnia jest to prawda, ale jeżeli byśmy chcieli taki marsz, to już na samym początku gry mamy tutaj Karola Młota, no i później, niedaleko później, mamy też Ryszarda. I jeden i drugi jest dużo lepszy w tym, o czym przed chwilą powiedziałem, od Cezara. Także Cezar byłby tutaj na trzecim miejscu. I w porównaniu do nich jest słaby. Poza tym, o ile Karola i Ryszarda będziemy mogli jeszcze używać w późniejszym etapie gry, to Cezara już nie bardzo. Cezar ma też całkiem słabe, że tak powiem, talenty, tak bo on ma talenty z przywódcowa, które się mało przydają, więc musielibyśmy go mieć gdzieś tam na drugim dowódcy, co sprawia, że może też będziemy bardziej atakowani. I Cezar, powiem tak, nikogo nie odstrasza już nawet w KvK-1, tak? Czyli nawet jak widzimy Cezara w KvK-1, to będą was atakować, co zupełnie będzie inaczej, jeżeli wyjdziecie z pierwszym dowódcem, kar dowódcą Karolem Mottem, czy jak wyjdziecie z pierwszym Ryszardem. To uwierzcie mi, że ci, pier ci dwaj to jest taki marsz, że, że to będzie ostatni wasz marsz zaatakowany, albo w ogóle zostawią go na sam koniec. Natomiast Cezara nikt się nie boi. I normalnie będą go atakować, i niestety poniesiecie na tym najczęściej bardzo duże straty. Także pod tym względem w polu powiedziałbym, że w ogóle się nie sprawdza. Natomiast jeśli chodzi o atakowanie miast, to też powiedziałbym, że to jest słabe. Może na takim naprawdę super wczesnym etapie, kiedy jeszcze niektórzy wiecie, tam mamy poniżej, nie wiem, 5 milionów siły to w jaki sposób się to sprawdza kiedy nie używamy w ogóle rali, żeby kogoś wyzerować. Natomiast jeżeli wyzerowujemy jakieś takie małe miasto, to szczerze, jakiego byśmy dowódcy nie użyli to jakoś tam sobie będzie działał. No i jako że mamy już też mechmeta, to mechmet tak naprawdę, pod względem niszczenia miast, jest 100 razy lepszy od od Cezara ze względu na to że on zadaje duże obrażenia od tych aktywnej umiejętności więc on po prostu to miasto wyzeruje szybko Cezar będzie to robił dłużej. On sprawi, że rywal będzie miał więcej tych zmarłych jednostek, ale też my będziemy mieli więcej zmarłych jednostek, więc nie wiem czy na początku gry to rzeczywiście jest coś takiego, co będzie nas interesowało. Wydaje mi się, że raczej na początku gry bardziej nas interesuje, żeby to miasto jak najszybciej wyczyścić. No, i wziąć z niego te wszystkie surowce, które nas interesują, a do tego z kolei Mehmed będzie dużo lepszy. I Mehmed znowu będzie takim dowódcą, którego będziemy mogli spokojnie używać sobie w polu i będziemy go mogli używać w polu przez długi czas, nawet już po KWK 1, 2 i 3, a Cezar tego kompletnie nie ma. No, jak sobie to wszystko dodamy, co powiedziałem teraz o Cezarze, to wychodzi nam, że to jest dowódca, którego absolutnie nie powinniśmy Inwestować, więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a myślicie o tym, to absolutnie nie polecam. Byłby to jeden z ostatnich dowódców, w którego bym polecał inwestować złote rzeźby. Trochę szkoda, bo tak jak mówię, jest bardzo fajnie narysowany, są o nim te filmiki, jest jedną z taką, jakby nie wiem. Ich postaci tego Rise of Kingdoms od samego początku bardzo często się pojawia, jest reklamowany, natomiast, tak koniec końców, uważam, że nie jest to dowódca, którego, a, którego warto inwestować. Natomiast, jeśli już gdzieś tam w niego inwestowaliście, to je, jeszcze tak podpowiem. Ile byście w niego nie zainwestowali, to warto przestać, tak? To nie warto z nim iść, że tak powiem, dalej. Czyli w każdym momencie trzeba po prostu powiedzieć stop. Nawet jeżeli go macie na poziomie 5, 5, 5, 4 to nie róbcie mu ekspertyzy, bo ekspertyza nic nie zmieni, a będzie Was naprawdę jeszcze kosztowała te 80 głów, więc nawet tą ekspertyzę bym tutaj nie polecał. A jeżeli macie w niego coś tam zainwestowane, to może zresetujcie mu te skile, żeby miał na przykład, nie 5-5-1-1. Na takim poziomie możecie go używać. Z innym dowódcą, który też będzie takim typowym czołgiem, czyli tutaj, jeżeli byśmy go używali, to oczywiście polecam go z Karolem Mottem, jako może drugi dowódca, a nie pierwszy, albo z Ryszardem. Mógłby też być z epickim Scipio używane. Raczej nie używałbym go z dowódcami, którzy zadają duże obrażenia od aktywnej umiejętności, no bo on tej aktywnej umiejętności nie nie zadaje, tak? Czyli tutaj moglibyśmy oczywiście zrobić taki miks, że Cezar jakby przyjmuje te obrażenia, a ktoś inny je zadaje, ale wydaje mi się, że nie, nie będzie to dobra opcja, że jeżeli już jedziemy w taką, w taką wersję, że będziemy tankować, że tak powiem, że będziemy przyjmować obrażenia... I, i walczyć, walczyć w takim starciu, że nam się raczej nic nie stanie, to wtedy lepiej już dobrać takiego drugiego dowódcę. Ale e, jeżeli w niego nie zainwestowaliście, to tak jak mówię, nie polecam e, i tym chciałbym ten filmik zakończyć. E, także. Jeszcze raz, tak jak mówię, mój duży błąd jest ciekawy: czy wam się też zdarzyło, może właśnie inwestować w Cezara, a może używacie go cały czas, może, może jest to całkiem dobry dla Was wybór, może jednak macie z nim jakieś sukcesy. Ja niestety nie miałem i będę go zawsze wspominał jako, jako coś takiego, co, co żałuję w tej grze Rise of Kingdoms. Ale dzisiaj to już wszystko, dzięki. I do usłyszenia, cześć.